Szczęść Boże, coś wam powiem. Ujrzał i uwierzył ten, co widział pusty grób. Umiłowany uczeń, pierwszy teolog ze wszystkich teologów. Ten, który najgłębiej wszedł w tajemnicę Słowa Wcielonego. Dziś właśnie spoglądamy na Boże Narodzenie z perspektywy tajemnicy zmartwychwstania. Jan staje się świadkiem bardzo autentycznym. Sam bieg do grobu pokazuje, jak bardzo pragnął zobaczyć, co się wydarzyło. Ale bieg jest też wyrazem tęsknoty za Jezusem, którego stracili z oczu. Bieg wraz z Piotrem, by znów stanąć u boku mistrza. Ta scena jest kluczowa, ponieważ chodzi o prawdziwą wielkość przesłania Jezusa, którą Jan potrafił przekazać z taką mocą. Jedynie wówczas, gdy miłość Pana Jezusa byłaby mocniejsza niż budząca grozę śmierć, warto byłoby zaryzykować wszystko za nauczyciela. Rzeczywista i konkretna miłość, jaką otrzymał Jan, przebywając blisko nauczyciela, pozwalała mu czuwać. Przecież ta historia nie mogła się tak skończyć. Wielu z nas wie, że wejście w ciemność często pomaga nam zobaczyć światło. Gdy zatrzymujemy się nad tym, co czarne i ciemne, tracimy nadzieję i popadamy w rozpacz. Bezradność odbiera nam to, co najcenniejsze, czyli życie. Jan, słysząc słowa Marii Magdaleny, odnalazł światło, które pokazało, że zmartwychwstanie jest możliwe i wzbudził na nowo nadzieję, że wraz ze śmiercią nic się nie kończy. Śmierć jest przejściem od starego do nowego. Ona jest koniecznym etapem w naszym życiu. Bez niej nic nie miałoby sensu. Wielokrotnie apostoł pisze o sobie jako o umiłowanym uczniu Jezusa. I to wcale nie jest wyraz jego wywyższania się nad innymi. Wbrew pozorom był bardzo pokorny. Choć przybył do grobu jako pierwszy, nie pchał się do środka, lecz poczekał na Piotra. Wiedział, że należy być nieco z tyłu, nie korzystać z otrzymanych przywilejów, by się wywyższać nad innymi. Ale też inną lekcję udziela nam ów uczeń, by stawać się świadkiem. Droga wiary Jana była naznaczona wieloma elementami, które pokazywało jego zainteresowanie i chęć bycia blisko Jezusa. Zobaczył, gdzie mieszka. Wiedział nauczanie i gesty potwierdzające jego boskość. Był blisko Jezusa swoim sercem. Miłość mistrza do drugiego człowieka opisał jako największe przykazanie. Gdy zobaczył na krzyżu otwarte z miłości serce, a później pusty grób, uwierzył, że miłość nigdy nie umiera. Narodzony w Betlejem Bóg jest nieśmiertelny, bo jest miłością. Wiadomość o pustym grobie Pana, że nie ma go w nim, elektryzuje Piotra i Jana. Ona mobilizuje ich, by nie tylko iść, ale wręcz biec co sił. Bo taka jest potrzeba serca, by czerpać z najlepszego źródła. Wpatrując się w cud Bożego Narodzenia i cud zmartwychwstania, widzimy, że to wszystko się spina. Miłość rodzi się, trwa. Czasem wydaje się nam, że znika z naszego życia, bo okazało się, że to tylko chwilowa ciemność. Wejście Boga w nasze życie w Betlejem i oddanie życia na Golgocie kieruje nasze myśli ku temu, że mamy rodzić się do miłości. Mamy miłować się wzajemnie. Pusty grób nie oznacza, że wszystko stracone, ale pokazuje, że to wszystko ma sens. Widząc to sercem przepełnionym miłością, wierzmy w miłości i czyńmy wszystko z miłością. Dla tej miłości warto żyć.